Sponsorem audycji It's Fashion Time jest Galeria Warmińska, wydawca portalu modowego Fashion Time, www.fashion-time.pl. Moda męska prosto z wybiegu. Co z męską szafą? Mała rewolucja. Kwiatowe desenie w męskiej formie, kolorowe garnitury, shorty w nowej, krótszej odsłonie. Warto zwrócić uwagę na oversize'owe spodnie, a także na bogato zdobione tkaniny. Co nosić w tym sezonie? Kurtki outdoorowe, przypominające okrycia wierzchnie rybaku, to nowa klasyka tego roku. Są bardzo funkcjonalne, gdyż posiadają duże kieszenie i chronią przed wiosennym deszczem i wiatrem. Większość z nich można założyć do garnituru, jak również wykorzystać podczas wakacyjnych wypraw. Szerokie spodnie, oversize. Spodnie o coraz szerszych nogawkach zdominowały męski wybieg. Ta część garderoby to przeskalowana swoboda w stylu vintage, z wysokim stanem i paskiem, aby podkreślić dopasowaną górę. Również dobrze oversize'owe spodnie będą idealnie komponować się z obszerną marynarką lub płaszczem. Zapraszam do sklepów Lavard, Rankman, Lancerto, Zara oraz H&M. Do tematu wrócimy już za godzinę. Zostańcie z nami. Sponsorem audycji It's Fashion Time jest Galeria Warmińska, wydawca portalu modowego Fashion Time, www.fashion-time.pl. Sponsorem audycji It's Fashion Time jest Galeria Warmińska, wydawca portalu modowego Fashion Time, www.fashion-time.pl. Wracamy do tematu mody męskiej prosto z wybiegu. Shorty, krótkie shorty przed kolano zdominowały światowy wybieg, dobrze wyglądają z koszulą, lekkim sweterkiem czy bluzą. Najważniejsze, aby były w kolorach natury, beż, zieleń, haki czy błękitne i przewiązane parcianym paskiem lub skórzanym paskiem. Logomania. Noszenie ogromnego logo widocznego na ubraniach do niedawna było w złym guście, jednak tej wiosny chwalenie się nim jest jak najbardziej na topie. Kolorowe garnitury. Garnitur nie musi być nudny i standardowy. Wiosną stylowi mężczyźni powinni postawić na kolor, na ten intensywny, jak i w odcieniach pastelowych. Zestawiony z białą koszulą lub t-shirtem idealnie sprawdzi się w pracy, jak również na wieczornej imprezie. Kwiaty. Kwiaty na wiosnę w garderobie damskiej nie są niczym odkrywczym, natomiast jeżeli chodzi o ich męską wersję, to jest to nowość i hit tego sezonu. Najmodniejszy fason to ten, który nosili bohaterowie seriali z lat 90. Kwiatowe wzory świetnie sprawdzą się podczas urlopu, ale również wtedy, gdy spędzamy lato w mieście. Zapraszam do salonów Bytom, Pierre Cardin, Pepe Jeans oraz Giacomo Conti. Na kolejny odcinek zapraszamy już w czwartek. Do usłyszenia. Sponsorem audycji It's Fashion Time jest Galeria Warmińska, wydawca portalu modowego Fashion Time, www.fashion-time.pl.